16 maja na gali Wino w Wrocławiu, na gali Tymexu. Michał Żeromiński stoczy swoją kolejną walkę. Michał, powiedz, jak jesteś przygotowany do tej gali i jak oceniasz swojego przeciwnika? No, przygotowany jestem dobrze. Przygotowuję się już praktycznie od 4 miesięcy. Z Pawłem Kłakiem trochę w Warszawie się przygotowaliśmy, trochę tutaj w Radomiu w klubie Platinium. Treningi siłowe robiłem z Jakubem Szyszką, także wzmocniłem się troszeczkę i powinno być dobrze. Mój przeciwnik to Chorwat Igor Gogosewicz, widziałem jego dwie walki. Jest taki dosyć dziwny zawodnik, bo czasem boksuje do przodu za podwójną gardą, czasem cofa się do tyłu, opuszcza ręce, troszkę pajacuje, ale jestem przygotowany na wszystkie warianty i myślę, że wyjdę zwycięsko z tej walki. Wolisz walczyć w Radomiu, czy wolisz walczyć poza Radomiem? Bo wiemy, że to z tym bywa różnie. Tutaj jest większa presja, tam w takim na przykład w Wrocławiu. No może będzie ci się walczyło łatwiej, jak to oceniasz? Czy nie, myślę, że u siebie się boksuje najlepiej, zawsze jest doping kibiców, także w Radomiu jeszcze walki nie przegrałem nigdy, także bardzo chętnie bym zaboksował w Radomiu. I co dalej po tej walce? Ewentualna wygrana? Idziesz dalej w barwach Tymexu? Dokładnie, podpisałem kontakt z Mariuszem Grabowskim, bardzo dobry kontakt dla mnie. Następna walka najprawdopodobniej pod koniec czerwca. Później są jakieś tam plany, żebym Opasus zaboksował na jesieni. Okej, zatem kibicujemy 16 maja i Wrocławiu Michałowi Żeromińskiemu w walce na gali Tymexu.